Czy rozpoznamy YouTuberów po ich zamówieniu z McDonalda? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym ponownie będziemy jeść. I mamy piękny rekwizyt, służy do jedzenia. Planujemy go Służy do miejsc. Słucham? Służy do miejsc, bo będziemy dzisiaj oceniać znajomość z naszymi kolegami youtuberami. Będziemy umieszczać na miejsce pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Od piątego w dół jest drama, 7 to jest usunięcie kanału, a 8 to jest subskrypcja na tym kanale, którą możecie zostawić już teraz, żeby mieć powiadomienia o naszych filmach. A teraz idziemy do zasad. W dzisiejszym odcinku będziemy rozpoznawali zamówienia z McDonalda i będziemy przypisywać je do jednego z 7 youtuberów, czyli nie będziemy oceniali aż tak znajomości. Dokładnie. Mamy 9 główek, bo też dwie osoby są tak zwane, no może nie chcę powiedzieć, że fejkowe, ale w tej konkurencji są. Tak, więc dokładnie. Kogo mamy? To ja pójdę od mojej strony, to może moje czytajmy, żebyśmy się nie pogubili. Czytaj. Blowek, Versof, Red Lipstick Monster, Naruciak. Krzyśka Gonciarza, mamy Radka Kotarskiego, Heda, Roberta z Abstra oraz Tomka. Oczywiście to nie są nasze tutaj przypuszczenia, co oni by chcieli zamówić z Maka, tylko była profesjonalnie, niezależnie przeprowadzona ankieta. Dokładnie. Instytut Badań tutaj YouTuberów zrobił naprawdę świetną robotę. Otóż to, więc nauka w służbie rozrywce, a my idziemy w takim razie na co? Do pierwszego zamówienia. Co? To? Nie dość, że maestro. Znasz kogokolwiek, kto wie, że idzie do Maka, a zjadł maestro i do tego frytki z sosem słodko-kwaśny. Ten z rukolą. Czekaj. On jest mięsny. To jest mięsny. Dobra, kto z tych osób nie je mięsa i to sobie w ogóle Chyba można Naruciak tego? Naruciak nie je. Naruciak nie je. Krzysiek Gonciarz nie je? Ewa raczej myślę, że nie je. A Krzysiek je? Krzysiek jest wege? Nie mam bladego pojęcia. Wydaje mi się, że chyba nie, ale on... Mógłby być. Wydaje mi się, że on... Nie wiem. To jest takie znak zapytania. To jest znak zapytania. Mhm. Wydaje mi się, że Versof może nie jest mięsa. Wydaje może, mi się, że to jest całkiem możliwe. No. Radek... Dobra. Nie. Do kogo może pasować tutaj maestro Berger? Teraz to jest pytanie. No. Do Radka mógłby pasować. Na pewno do Tomka nie pasuje. No. Na pewno do Tomka. Tomek na pewno nie. Raczej Blow też wydaje mi się, że raczej coś prostszego. Head również mi to bardziej wygląda jak 20-pak nuggetsów. Dostaje mi... Dobra, ja mam jakiś szalony pomysł. Ty masz szalony pomysł, a ja lecę o tak po prostu, czekaj. O. Cio, dawaj, spróbuj wbić, no. Albo ja też o to wbiłem. Widzisz, to są specjalnie takie z tego. To dopasowane. Mogłeś sobie maestro burgera wbić, byłoby prościej. Dobrze, chyba to nawet. Chodź, odstawimy. To jest lokata numer jeden, tak? To jest lokata numer jeden. To jest zamówienie numer jeden i to zamówienie, to teraz już wam powiem po fakcie. Ale musisz nam mówić już, kto to jest? Nie powiem wam, kto to jest na razie. Ale powiem wam, co ktoś zamówił, bo to jest maestro Red Hot Chili Zestaw. Chili. Red Hot Chili. Chili. Czekaj, czy chili ja nie, czy Dobra, ja to nie chcę... Dobra, zmienimy na koniec. Ja zapomnę, że to jest chili, a to jest trochę ważny szczegół ewentualnie. Jeszcze się tutaj rozglądam. Kogo ja dałem? Heda. Dobra, wiecie co? To ja sobie tutaj wstanę. No. I co, może wbić jednak w burgera? Będzie lepiej. Ja wbiję w burgera. Dobra. Się we frytki. Dobra, Karol, posiedzisz tak po prostu. Myślisz, że Karol będzie Red Hot Chili jadł? No, Peppers? On lubi ostre. On lubi ostre, on jest tego, przecież ostrym flikiem. No dobra, on jest najszerszym youtuberem w całej Polsce. No, jak brzydwa. Dobra, okej. Okay. Lecimy do kolejnej rundy. Pam, para, pam, pam, pam! Przed wami podwójny wieśmak, Cola Zero. Uwaga, bez Cola? Frytek. Bez frytek. Czyli ktoś, kto tutaj bardziej by chciał sobie obciąć kilka kalorii, wieśmak, polski burger. Nie, Tomek na pewno nie. Tomek na pewno nie. Tomek to McRoyal będzie, albo będzie potrójny tego cheeseburger bez bułki. Jaki McRoyal? A nie, on przecież nuggetsiory, no, on przecież nuggetsowy jest. Gdzie on McRoyal? To by, komu tutaj zależałoby na... Ty, z jakiegoś powodu wydaje mi się, że o wieśmaka mogłaby się pokłócić Versof. No ja zrobię taki szalony ruch. Okej. Okay. Krzysiek? Tak. Bo Krzysiek robił, że był na keto, więc wziąłby wieśmaka podwójnego, wyjąłby z niego bułki i nie wziąłby frytek i wziąłby Colę Zero. To jest trochę smart. Trochę smart? To jest trochę smart. To jest trochę smart. Ale ludzie na keto zazwyczaj biorą cheesy bez po prostu bułek. Albo double. Albo double. Double, no, albo cheesy bez bułek. Ale to jest więcej ważne. To zobaczymy. Ale dobra, lecimy. Może lubi sos. Ja to jest nasza druga lokata tutaj. No. Wieśmaki są spoko. Wieśmaki tak, ja nie przykład nie przypadam za wieśmakami, wiesz? Wieśmaki. To jest nasza druga lokata. Kurde, smooth nam poszło. Ja czuję, że będzie dużo zmienienia odpowiedzi. A przed sekundą mówiłeś, że Versof to chyba wega, dałeś się no ja wiem, ale pomyślałem, że w sumie Cola Zero, brak frytek, to mi również pasuje, że jeżeli nie jest to wege, to wtedy mi pasuje ta opcja. Okay. Zawsze na koniec mogę zmienić. Zawsze możemy zmienić na koniec. Dobra, dodawajcie kolejne zamówienie. No to mamy jakiegoś niezłego wojownika tutaj. Sekcja słodyczowa. Dobry jest ten lodzik? Dawaj go, to jest lód, czy to jest McFlurry?
McFlurry. No. To jest McFlurry, uwaga, waniliowe, ale... bez posypki i bez polewy. Ktoś... Czemu tak obydwoje założyliśmy? Bo wydaje mi się, że Ewa nie je w takich miejscach, że Ewa zazwyczaj nie je w maku. Czyli reszta je. Jeżeli już je w maku, Ewa się zatrzymuje, to by wzięła coś takiego, co jest najmniej makowe na świecie, ale co byłoby super. I może tak. Na rucie by to wziął. Nie, Adam by wziął jakąś tortillę bez tego. Myślę, że z jakąś z krewetką czy coś w tym stylu. Nie są wybyła takie tortille w ogóle? Była! Nie wiem, czy pamiętasz. My kiedyś reklamowaliśmy. No właśnie. Ale już chyba nie ma, bo ona była sezonowa, nie? Dobra, mamy... Zróbmy... Tak, dobra. To znaczy, i tak możemy zmienić na koniec. Możemy zmienić na koniec. To jest, wiesz, pierwszy instynkt, pierwsza myśl, a później przyjdzie rozum i godność człowieka i wszystko pomyli. Dokładnie tak. Dobra, okej. Sprawnie idziemy. Idziemy jak burza, ale spokojnie. Spokojnie. Idziemy dalej. And it went like... Ja proszę, żebyś to wstawił wszystko nawet z tymi dźwiękami. To jest zestaw siema. Robiłem właśnie 6 tygodni kaloryfer i teraz mogę już pierdzielać tyle już jedzenia. Już nie muszę. Tak, do końca życia jestem już najedzony. Ty, ja mam ochotę na nagrać siora, żeby ukraść. Mm-hmm. Ty, widzę, żeby że się nie wiedzieli, jest rano. Tak, ale pytanie mam takie. Czy myślisz, że Tomek by również jest tego słodyczowy? On jest słodyczowy? Czy Tomek jak jest, że tak powiem, po długiej głodówce, to on mówi, zawsze opowiada, że lubi połączenia słodkiego, słonego i każdego. O, Słuchajcie, ja tylko wam powiem, że pytaliśmy youtuberów w okolicach tydzień temu. Pytaliśmy youtuberów. Więc oni są starsze, nie są nowsze zamówienia, tylko to jest tak jak mniej więcej teraz. No Tomek już był po, wtedy już był po zejściu. Opowiada, że pierwszego dnia po zejściu poszli tak całe ekipo na plan. Wydaje mi się, że to mogło pójść wam trochę za prosto. Zastanawiam się, kto mógł być tak spasiony jeszcze ewentualnie. Co jeszcze, nie patrzę na kogoś, kogo mógłbym podejrzewać o to. Tak, Roberta. Ale Robert cię kocha. Ale Robercik teraz na tego, co on teraz jest na fitku. On teraz gubi kilogramy. Robert teraz gubi kilogramy. No. Adam nie je mięsa. Ty, a co jeżeli to jest król sobotniej nocy, Radek Kotarski, wraca o 23 do chałupy. No i zamawia ostatniego Uberica? Wchodzi właśnie do Maka w czapeczce, w okularach przeciwsłonecznych, wiesz, i to inkognito kompletnie i robi takie zamówienie, bo wie, że nikt go nigdy nie oceni za to i nikt nigdy się nie dowie, że to jest on, dopóki nie wygada tego w jakimś programie dla Grubasu. Zaprosimy Radkiego, to zapytamy. Zapytamy się go. Dobra, ale rozumiem, że jesteśmy jednogłośni. Ja na razie zostawiam Tomka, bo to jest jedyne nuggetsowe, a zamówienie Tomka bez nuggetsów, to nie jest zamówienie. To nie jest zamówienie Tomka. Ty, mogę sobie jedno picie zostawię. Chcę mi się pić. Dobrze, to zostaw sobie piciu. To jest bardzo ciekawe zamówienie, ponieważ to jest ten rzadki przypadek, gdzie ktoś nie bierze coli zero, a bierze wodę niegazowaną. Tak. Ale bierze też shota espresso. Tomek też bierze shota espresso. Bierze shota espresso, bierze również McFlurry, bierze Big Maca, czyli tak klasycznie. Tomek nie bierze Maca. Że co? Że... Ja mówię o kim. Nie mówię o... Ty, wydaje mi się, że z tych wszystkich osób, które by musiały być tutaj pobudzone shotem espresso, to tylko dwóch tutaj tych panów. Jeden z tych dwóch panów. I wydaje mi się... Dobra. Również Krzysiek też był na keto i on by nie poleciał w taki cukier mocny, ale z drugiej strony bierze wodę zamiast kol. Wydaje mi się, że Radek. A ja daję Roberta. Ty dajesz Roberta? Prezes dużej firmy. Prezes dużej firmy, biznesowy lunch, Big Mac, McFlurry, shot espresso. Woda mi nie pasuje do Roberta. Czemu nie? Nie wiem, po prostu takie jakoś, takie przeczucie, że Robert by chciał coś więcej od życia, aniżeli po prostu tylko wodę. W takim momencie. I lody. Espresso na rozbudzenie, lody tutaj, żeby dostarczyć cukier organizmowi, idealnie wszystko wykalkulowane. Myślę, że w burgerze też ma trochę cukru, wiesz? No, więcej niż trochę, dobra. O. Możemy odstawić? No. Piąta lokata. Przed wami Flat White 04 bez cukru. Mhm. Patrz. O! Po to otworzyłem. A to było otwarte? Ja myślałem, że... Aj. Ty, patrz jak wbił. Nie, no to ja znalazłem coś, co mi tutaj wreszcie pasuje, jeżeli chodzi o wybór. Dobra, Krzyśka, chciałem być
No, wydaje mi się. Wydaje mi się. O Jezu, Krzysiu, dlaczego? Chyba, że on ma patch. Może to jest coś takiego, że oni mają w Japonii inne menu i jedyne, co się pokrywało, to jest to. Mają inne. Mają inne, ale nie, są produkty, które się pokrywają, ale mają również swoje specjalne produkty. Jest oczywiście Big Mac, jest pewnie Royal. Tak, tak, tak. No też dużo teraz przybywa w Polsce, jeżeli się nie mylę. Na wystarczająco dużo. W czasie kwarantanny to nawet specjalnie nie mógł. No tak, ale wiesz, ma biuro tutaj, no to musi tutaj kiedyś przebywać. W Japonii siedzi na co dzień. Całe to w mediach? Ja też mam biuro tutaj. Biuro tutaj na moim funkcjonuje. Okej, dobrze. No to patrz, to taka sprawna runda nam poszła. Sprawna runda. Nie było co tu jeść za dużo, więc ta runda poszła sprawnie. Krzyśka trochę nie widać, jest tak w cieniu, powiedziałbym. W cieniu wersów, ale to jest bardzo ciężko nie być w cieniu wersów. To prawda. A Ignacy, czemu wersów? Nie wiem, stwierdziłem, że Weronika weźmie tylko kawę i będzie fić. To też może być tonek. To nie. To jest trochę za małe. Tak? Przed wami 9 nuggetsów, frytki i uwaga, iced tea bez lodu, dużo keczupu i sos słodko-kwaśny. Ja bardzo szanuję, to jest odpowiednia, to ja nie wiem kogo to jest, ale ja bardzo szanuję, to jest jedyna odpowiednia ilość keczupu do frytek z maka, ponieważ ten keczup jest świetny, jest lepszy od frytek nawet. Co? Nie. Ja uwielbiam keczup z maka, jest najlepszy na świecie. Kto mógłby mieć takie zamówienie? Obawiam się, że żadna z osób, które mi pozostały mi tutaj nie pasują. Iced tea bez... Iced tea bez lodu? Dobrze słyszałem? Bez lodu. Jeju, jeszcze dodatkowo, że bez lodu jest. Ona. Ja daję fancy radka 23 w czapce i w okularach, że idzie to zamówić. Head? W sumie taki wyrafinowany trochę tutaj zamówienie. Myślę, że wyrafinowane zamówienie? Ja trochę szanuję, trochę bardzo mocno szanuję. Dobra, za głosem serca idę. Mhm. O. Zobaczymy, gdzie się serce doprowadzi. O. My tak z bardziej między rudami sobie rozmawialiśmy, że to jakieś solidne 1-0 będzie. Pewnie tak. Albo 0-0. To słuchaj, bo i tak, odłóżmy teraz naszych ostatnich tutaj właśnie... Oponentów. Nasze ostatnie tutaj zgadnięcie i te frytki też małe. Mm. I dobra, i teraz Ignacy, zróbmy zmiany. Zróbmy sobie zmiany tutaj, zastanówmy się nad tym szybciutko, jak to można pozmieniać. Dobra, to był ten ostry. A gdzie ja dałem bloa w ogóle? Nie dałem bloa. Ty nie dałeś bloa w ogóle, dobra. Ja dałem tam... Kto by mi je wytłumaczył? Heda. Wiesz co, zaryzykuję, że do Blowa się jeden, że Blow im nie odpisał. Myślę, że Blow by im odpisał. Myślę, że Blow by im odpisał. Ja myślę, że nie. Co tutaj było jeszcze raz? Tutaj był... Podwójny wieśmak, kola zero, bez frytek. Kola zero, bez frytek. Podwójny wieśmak, nie no, podwójny wieśmak dany na wersów to jest... Nie, to jest absolutnie tego. To jest absolutnie mi nie pasuje, żeby to był podwójny wieśmak u wersów. Robercika dajesz tutaj? Daję Robercika na chwilę obecną. Tomka dałem przy najbardziej grubasowym zestawie. I czy słusznie? Wydaje mi się, że tak. Tomek bez 20 nuggetsów się liczy. Naruciak? Nie, bo nuggetsy. Nie, bo nuggetsy. A dziewiątka jeszcze nuggetsów mi Tomkiem trochę pachnie. Dziewiątka nuggetsów, małe frytki i iced tea? Tomek by nie wziął iced tea. Tomek nie wziąłby iced tea. Pewnie nie wie, że to tam jest. Nawet nie wie, co nie... Bo nigdy nie sprawdził, nie dlatego, że nie jest zainteresowany, po prostu nigdy nie sprawdził. Dokładnie. I tyle, nigdy nie zwrócił uwagi. Z Ewą chyba jesteśmy zgodni. No właśnie, też nie do końca. Też teraz jesteś... Dobra, ja się zmieniam, w sensie... Ty się z programu mnie nauczył, że wszystkie zmiany wychodzą mi słabo, więc nie zmieniam niczego i biorę moje solidne jeden punkt może. Może mi się uda. Wiesz co? A ja zmienię. Wydaje mi się, że Adam... Że Naruciak powiedział chłopakom, że zje tylko loda? Z powodu tego, że Adam w maku nie ma za bardzo co wziąć dla siebie. Mak nie ma jakiejś super opcji wege. Nie ma. Praktycznie nie ma. Praktycznie możesz zawsze wziąć bez mięsa wszystko. Możesz sobie wydać. No, ale znamy osobę, która to bierze i wiemy, jak te burgery wyglądają i wyglądają niewesoło. Wyglądają trochę smutno. Niewesołe burgery. I head nie pasuje tam na dole. Head? Dodasz Ewę? No, daję, Ewa mi pasuje właśnie do tego, żeby iced tea wziąć, żeby wziąć dużo keczupu. Tak dlaczego? No, tak wydaje mi się to, fancy zamówienie. Dla mnie to, jak mówię, to jest fancy zamówienie, ono ma dużo kustomizacji tutaj. To jest zamówienie nietypowe, to nie jest zestawik, który sobie po prostu klikasz, tylko tego. Dobra, to są nasze ostateczne odpowiedzi, to a teraz... może po kolei w takim razie. Po kolei, pierwsze miejsce. Słuchajcie, zrobimy tak, jeszcze się z wami chwilę pobawię, moi drodzy. Powiem wam, jaki teraz jest wynik i będziecie mogli jedną osobę zamienić, jeżeli będziecie chcieli. Dobra, jaki jest wynik, no? Aktualny wynik, tu możecie się bardzo zaskoczyć, no. To jest 5-1. Mandzio ma 5. No to ja nic nie zmieniam, ale nie mów dla kogo. Nie powiem, nie. Dobra, to Mandzio powiedział, masz 5, bo ty masz zawsze dobrego nosa w takich rzeczach.
Dobra, ja nic nie zmieniam, bo się boję, że ja mam 5 i to wszystko zepsuję. Ja absolutnie. Ale pewnie mam 1. Ty możesz mieć 5, zastanawiam się. Na pewno z Tomkiem. Tomka zgadliśmy, bo mamy razem 1 punkt za niego. Tak, to prawda, no. I gdzie mógłbyś... Chyba, że mamy gdzieś indziej, wiesz. Ja mam na przykład... Zastanawiam się, gdzie indziej ty mógłbyś mieć rację, gdzie ja jej nie mam. Wydaje mi się, że ja mam 5 punktów. No dobra. Nic nie zamieniacie. Nie. Dobra, to iść pierwsze. Dobra. Pierwszy burger, czyli Maestro Red Hot Chili Zestaw. Frytki Cola Zero i sos słodko-kwaśny, uwaga, do frytek. Mhm. To jest zamówienie od Blowa. Czyli Mandzie, masz dobrze tutaj. No, czyli Mandzie, punkt dla Blowa. To jest twój jedyny punkt. Ciekawe. Blow, sos słodko-kwaśny do frytek? Say what? Da. Też się bardzo zdziwiłem. A nie przyjmuję tak robią, to no. Ale ja kiedyś ale sos słodko-kwaśny jest świetny, ja rozumiem. Ale Mika to robi. Też. No. Zamówienie drugie, podwójny Wieśmak Cola Zero. Tu frytek już nie ma, bo tak było złożone zamówienie. To jest zamówienie Krzysztofa Gonciarza, na pewno nie, bo Roberta Pasuta. Nie! Masz 5 punktów, dobrze. Słuchajcie, drodzy YouTuberzy, jak będziemy na jakiejś imprezce i ktoś będzie musiał polecieć do Macha, nie musicie mi mówić, co chcecie. Ja wiem. Mania ja wiem. No to Mandzie 5-1 będzie, dobrze. Zamówienie trzecie to jest McFlurry waniliowe bez posypki i bez polewki. To jest naruciak? Bez polewy nawet. Dokładnie, to jest naruciak. Ale żeś ustrzelił, byku! Który zaznaczył, że właśnie on niczego nie ma do jedzenia w McDonaldzie teraz, bo nie je już mięsa, no, więc McFlurry no. To jest jedyna rzecz. Tomek? Zamówienie czwarte, czyli 20 nuggetsów, 2 razy duże frytki, 2 razy duża Cola Zero, McFlurry, czekoladowa polewa i Lion posypka. Czyli 2500 kalorii. Tu obstawiliście o dziwo Tomka. Też bym go obstawił, bo to prawidłowa odpowiedź. No, okay. A to było, oni ich właśnie zmyli, tak? Niech nas nie zmyli. Wszyscy wiemy, co Tomek zamawia. Tutaj w piątym, uwaga, tu wam przeczytam cytat, który dana osoba złożyła. To znaczy, poproszę średni zestaw Big Mac, ale z frytkami bez soli, koniecznie. Zamiast coli, no, czemu o tym nie wodę niegazowaną. Do tego McFlurry z Lionem i sosem karmelowym oraz pojedyncze espresso bez cukru. Takie zamówienie niezmiennie składam od 1999 roku. Radosław jest to Kotarski. Radosław Kotarski. Gdybyś nam to tak przeczytał, to byśmy wiedzieli. Ale ty i tak wiedziałeś, dobrze. Więc to jest punkt dla Mandzia. I teraz jest zamówienie szóste i siódme. Powiem tak, jeden z was był bardzo blisko, ale nikt z was nie trafił, bo zamówienie szóste to jest Head. Head właśnie zamówił Flat White 04 bez cukru. A zamówienie siódme, 9 nuggetsów, frytki, iced tea bez lodu, ketchup i sos słodko-kwaśny to Wersow. Okej. Okej. Jestem, no, Mandzie jest tak zwykle dumny. Królem zamówień, słuchajcie, tak jak powiedział. Jeżeli będzie taka okoliczność, że będą ci wszyscy youtuberzy w jednym miejscu, Mandzie biega do Maka i nie musicie mu zwracać za to pieniędzy, to wam bardzo serdecznie dziękujemy. Co? Tak, widzimy się w każdy wtorek oraz sobota godzinie 18. Halo. Cześć!